Witam się z Wami w kolejnym vlogu. Dzisiaj mamy wtorek, dzisiaj mamy pogodę po prostu tak straszną, że cały dzień leje. Cały dzień. Jeśli wrócę tutaj, zobaczcie do okna, ale pewnie nic nie zobaczycie, bo się wszystko odbije. Zobaczycie czy nie zobaczycie? Nie zobaczycie. Ale uwierzcie mi na słowo, cały dzień pada deszcz, jest ciemno. Tradycyjnie trzeba palić w dzień światło w domu. Jak widać na załączonym obrazku, ja wciąż jestem chora. Widać, słychać, ale mam nadzieję, że nie czuć, bo wciąż wcinam czosnek. Aczkolwiek wyczytałam, że zbyt duża ilość czosnku, tak, też jestem, że zbyt duża ilość czosnku może rozwalić nam wątrobę. Także troszeczkę staram się ograniczyć ten czosnek. Słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć? Coś tam! Przede wszystkim tak, mam niedużo czasu, bo jest godzina czwarta, tak późno zaczynam nagrywać vloga, dlatego że po prostu no, nie byłam w stanie się nawet ogarnąć dzisiaj. Mały poszedł na drzemkę o 12, do 12 było takie wiecie, egzystowanie, wypita kawa i po prostu chodzenie z kąta w kąt za nim. Potem on poszedł na drzemkę, spał 2 godzinki i ja też się przespałam razem z nim. Bo po prostu jest ciężko, ciężko, ciężko. No, ale no nie będziemy tutaj rozmawiać o chorobie. Każdy chory był i wie o co chodzi. Słuchajcie, chciałam Wam pokazać moje zamówienie z AliExpress. Po pierwsze, taki, jak ja to w ogóle myślałam, że to jest coś na zasadzie takiej wkładki do stanika, wiecie, co niby ma powiększać piersi, czy tam nie wiem co z nimi robić. A to jest taki silikonik do nakładania makijażu, nakładania podkładu. Jak on mi się sprawdza? Słuchajcie, bo ja już go zamówiłam jakiś czas... Zniknął. Jakiś czas temu. Daj, kochanie. Daj. Daj, mamusi. Ha, kuku. Nie, dasz sama, mama. Musi wziąć. Sama mama musi wziąć. Zobaczcie, to jest... to Wam przybliżę. Takie bardzo mięciutkie i to jest taka bardzo nierówna powierzchnia. Ja na początku myślałam, że to może jakieś zepsute jest czy coś. To się marszczy jak taka, wygląda jak skórka na mandarynce. Nie mam porównania. Ale ja zawsze sobie tak lubię bawić się mandarynką i obierać sobie każdy jeden segment ze skórki. Nie to, że nie lubię skórek, bo jak mi się nie chce, to jem ze skórką, ale no. Jest bardzo mięciutkie. Z obu stron właściwie to jest bardziej się marszczy niż z tej strony. Ja chyba to w ten sposób używam. Nie próbowałam drugą stronę, jakoś mi nie przyszło do głowy. No w każdym bądź razie, jak mi się to sprawuje? Słuchajcie, pierwsze moje użycie było dość dziwne, bo nie wiedziałam jak się za to zabrać. To się bardzo fajnie gniecie. No nakłada ten podkład. Nakłada ten podkład, bardziej mi się podoba ze względu na to, że łatwiej zachować to w czystości niż Beauty Blender. Ponieważ malując się na przykład rano i śpiesząc się do pracy, ja nie miałam czasu tego Beauty Blendera pędzić i myć. A czasami wracając po pracy, no nie było mi pierwsze w głowie lecieć i myć Beauty Blender. Także to jest proste, dlatego że proste, łatwe, że tak powiem, w utrzymaniu czystości, dlatego że zawsze na mojej toaletce znajdują się chusteczki takie, wiecie, nawilżane. Nawilżane. No ja dzisiaj gadam głupoty. No mokre takie chusteczki dziecięce. Ponieważ zawsze sobie muszę przetrzeć dłoń, bo się umarzy podczas malowania. Czy tam coś... no wiadomo, zawsze się przyda, więc taką chusteczką od razu przecieram to i z bani. W tym momencie, kiedy czyszczę sobie ręce na przykład, także za jednym zamachem i to jest od razu czyste. Plus Wam powiem, że to specjalnie się nie brudzi, bo jeżeli wklepiemy sobie podkład tym i tutaj sobie jeszcze właśnie dokańczam tu przy szyi i tak dalej i to wychodzi czyste. Tylko tak dla względów higieny sobie przecieram to chusteczką. Powiem Wam, że no, mimo, że korzystam z tego ponad już 2 tygodnie, to jakoś wciąż mi jest trudno się do tego przyzwyczaić, bo wcześniej nakładałam palcami cały czas, bo to była dla mnie najlepsza aplikacja, no a teraz robię tym ze względu na to, że przynajmniej mam czyste łapki. Czy to jest lepsze od Beauty Blendera? Myślę, że działa bardzo podobnie, z tym, że no na plus jest, że łatwiej utrzymać jest w czystości.
Także póki co używam to i powiem Wam, że jestem zadowolona. Nie wiem, czy to jest jakaś podróba, czy są jakieś oryginalne, trochę inne, ale ja powiem Wam, że jestem zadowolona z tej silikonowej wkładki, całkiem dobrze mi się wklepuje podkład. A co najważniejsze, myślę, nie wypija ona podkładu, tak jak Beauty Blender, bo po prostu ten podkład nie ma gdzie wsiąknąć i on cały, powiem Wam, że jak zawsze używałam pompkę półtorej, zależy jak bardzo chciałam, jakie bardzo mocne krycie chciałam osiągnąć, tak teraz jedna pompka to jest nawet za dużo, bo po prostu ten podkład nie wchodzi w nasz magiczny specyfik do nakładania, tak samo jak nie wchłania się w skórę dłoni i wszystko jest na twarzy. Także jeżeli chcecie zaoszczędzić na podkładzie, to zainwestujcie w takiego silikonowego coś. Ale w ogóle to bardzo fajnie się międli, ale to już tak poza tym. Słuchajcie, kolejną rzeczą, którą zamówiłam z AliExpress, są pędzle Zoeva. Ja Wam tutaj takie pokażę. Tu jest cała moja ta. Pędzle również zamówiłam już jakiś czas temu, także już je testowałam i już mam swoją, że tak powiem, opinię na temat tych pędzli. Mam pędzle, tutaj znajdują się po tej stronie pędzle oryginalne, zakupione ze sklepu Zoeva. Tutaj znajdują się pędzle zamówione z AliExpress. Nie wszystkie, bo po prostu wybrałam parami, bo mam niektóre takie same, oryginalne i z AliExpress i właśnie Wam pokażę różnicę. Generalnie powiem Wam, no dupa z tymi pędzlami, straszna dupa. Zacznijmy od tego, może ja Was kurczę gdzieś postawię, żeby mi było łatwiej. Dobra, ciężko mi było. Dobra, słuchajcie, postawię Was tak, żeby było lepiej widać. Tutaj mam pędzle, przyszły oczywiście w kosmetyczce, takiej samej jak od Dagi. Masz szczotkę, masz, uczesz się, szczoteczką. Pokaż, powiem, że się czeszesz. Oczywiście jak zawsze. Ja nie pamiętam dokładnie kosztu tego, bo jest bardzo dużo sprzedawców na AliExpress i waha się cena od 9 chyba do 13, czy nawet tam niektóre droższe, funtów. To jest kosmetyczka, która przyszła do mnie z AliExpress. Kosmetyczka jest no, całkiem spoko skórzana. Tutaj ma dodatkowo kieszonkę. Tutaj nawet ma zabezpieczony uchwyt. I ma w środku, ma czy nie ma? Ma w środku, ma tutaj na kieszonce, ma napis Color Love Makeup, czyli tak jak mają Zoevowe pędzle zawsze napisane. Także no super, nie? I jest kieszoneczka i tak dalej. Natomiast tutaj mamy oryginalną kosmetyczkę. Nie patrzcie na kolor, bo ja mi się wydaje, że do odpowiedniej, że tak powiem, edycji pędzlów są różne kolory, bo ja to chyba było zamawiane z różowymi, o ile dobrze pamiętam. Tutaj oczywiście jest ten sam napis. Natomiast nie ma już kieszonki w środku, ale to też może być zależne od edycji pędzli. Zamki są, powiem Wam, identyczne, czyli takie grube. Natomiast w dotyku ta jest bardzo mięciutka i przyjemna, natomiast ta jest taka chropowata skóra, co widać. No ale no nie możemy się do tego przypiąć, bo tak naprawdę kosmetyczka i tak się przyda, i tak się przyda. Teraz, jeżeli chodzi o pędzle, wybrałam tutaj kilka takich, które mam w tym samym numerze. Zacznijmy od takiego pędzla w numerze 109, Face Pen. Różowy jest pędzelkiem z Zoeva, natomiast już jest bardzo stary, tu mi w ogóle trochę jakby klej popuszczał, ale no nieważne. Natomiast ten czarny jest z AliExpress. Jak widzimy, różnią się one znacznie wielkością. Różnią się też gramaturą. Pędzel Zoeva, czujemy w ręku, że mamy pędzel. Natomiast ten jest leciutki, jest tak jakby w środku pusty, tak jak, nie wiem, takie kredki są, które praktycznie nie ważą, bo są puste. No taki nic, taki plastik, to natomiast czujemy to drewno. Jeżeli chodzi o skówki, no to... To skówki wyglądają podobnie, bo to wiadomo z metalu. I teraz przechodzimy do sedna sprawy, jeżeli chodzi o włosie. Spójrzcie na różnicę w tych dwóch pędzlach. Ja nie wiem, czy ja to dobrze złapię, żebyście widzieli. Po pierwsze, to włosie jest dłuższe. I zobaczcie, jak nam się tutaj... No kurczę, nie będzie widać. Jak nam się zapada palec. Natomiast to jest takie szczecinowate, znaczy jeżeli chodzi o dotyk, no to jest takie mięciutkie jak kaczusie piórka, wiecie, pisklaczka, takie aż bardzo przyjemne dotyku, natomiast to jest bardzo szorstkie i twarde. Nawet chyba się coś z niego
sypię trochę, ale one były dzisiaj używane. Także tak, różnią się wielkością, różnią się materiałem, z jakiego zostały wykonane, różnią się również włosiem, dlatego że pędzle z oliwy są bardzo nabite i jak pracujemy pędzlem, to pracujemy tutaj oczywiście tym końcem, prawda? I ten pędzel nam się nie zapada, natomiast jeżeli chodzi o oliwę, to te pędzle po prostu nam tańczą każda w inną... Każda. No, zobaczcie, co się po prostu dzieje. On się wykrzywia nieustannie, dlatego że te pędzle, że włosie jest krzywo skrojone i jest bardzo mało tego włosia w porównaniu do zoiwy. Nie wiem, czy to będzie widać, że tak powiem, dałam swojemu facetowi do podtrzymania pędzle i wskazania. Oczywiście on absolutnie nie zna się na tym, nie widział, które są z AliExpress, które są oryginalne, no i oczywiście odnalazł różnicę. Jeżeli chodzi na przykład tutaj pędzle, ja nie mam tego odpowiednika, dobrze mówię, nie mam, 106, nie, ja mam tu 107, 104, nie mam chyba, tutaj mamy do pudru. Najgorszy pędzel, jaki używałam w życiu, ponieważ nie da się nim po prostu pudrować. Pędzel również rozbiega się, chcemy pudrować twarz, a on nam się po prostu rozpłaszcza, tak, robi takie, zobaczcie, widzicie? Jest tak pusty w środku, tak mało ma włosia, może tak tego nie widać, bo ja to tak rozgarniam, ale jest cieniusieńki i bardzo taki beznadziejny. No i nie będę Wam pokazywać każdego pędzla z osobna, bo to jest bez sensu, bo każdy jeden jest po prostu różny. Tutaj mamy do brwi, spójrzcie, te same niby pędzle, ten sam numer. Zobaczcie, jakie tu jest krótkie włosie, jakie tu jest długie włosie. Tu jest bardzo sztywne i super się robi tym brwi. Tutaj oczywiście wszystko lata, bo jest tych włosów za mało. No i tak samo będzie z każdym jednym pędzlem. Trzonki są krótsze, włosia jest dużo mniej i powiem Wam... No dobra, można sobie zamówić takie i zaoszczędzić trochę kasy, ale po co, skoro nimi jest bardzo trudno się pomalować. Naprawdę jest się trudno pomalować i powiem Wam, że ja nie jestem jakimś specem makijażowym, ani specem pędzlowym, ale się po prostu wkurzam, jak po prostu chcę sobie przypudrować buzię, a to mi się rozjeżdża i nabieram na przykład tutaj na koniec troszeczkę pudru i chcę sobie przypudrować, a to wszystko mi się rozlata, że tak powiem. Także jeżeli chodzi o jakość tych pędzli, ja jestem bardzo niezadowolona, a ja nie mam zbyt dużych wymagań pędzlowych. Także decyzję do tego, czy zamówić te pędzle, czy nie, pozostawiam Wam. Aczkolwiek na przykład pędzle z oliwy, zobaczcie tutaj na przykład, jakie one są twarde i nic im się nie dzieje, nigdzie się nie rozłażą. To są oczywiście już inne numerki, ale są po prostu zbite. One są mocno zbite, dobrze wykonane, czuć w ręku, że mamy pędzel. Także to by było na temat. Oczywiście oryginalne pędzle z Ikei, z Zoewy. Polecam Wam bardzo serdecznie. Uważam, że to jest taka średnia cena pędzli. Na przykład no, bardzo mi się podobają pędzle maksineczki, ale tyle pieniędzy za pędzli nie dam. Dlatego, że jest to po prostu, że tak powiem, przyrząd, który ma mi pomóc w makijażu, a nie będę na niego patrzeć. Wolę te pieniądze wydać sobie na przykład na coś z kolorówki. No bo na to, na cokolwiek innego niż na pędzel, który po prostu ma służyć tylko do makijażu. Nie jestem aż takim fanem makijażu, by inwestować tyle w pędzle, dlatego myślałam, że jak zamówię sobie po prostu pędzle z Zoewy, które kosztowały mnie, właśnie nie pamiętam, 10, około 10 funtów, no to oczywiście liczyłam się z tym, że to będzie podruba, może być troszeczkę gorsza, ale nie spodziewałam się, że będzie taka masakra. Niektóre pędzle da się użyć i będę używać, a niektóre po prostu nie wiem, co z nimi zrobię. Mamie oddam. Sorry, mamo. No, ale no taka jest, słuchajcie, jest taka prawda, jeżeli chodzi o te pędzle. No, nie nadają się zbytnio. Dobra, słuchajcie, jest czwarta. Ja teraz muszę... Kajutek, co ty robisz? Kuję się na jakąś tartę. Rzecz, którą Wam chciałam pokazać, jest Cream BB. Cream Flow, tak się nazywa. On wygląda w taki sposób. Spróbuję znaleźć w internecie zdjęcie, jak wygląda słoiczek i Wam wrzucić. On był w kolorku 1. On kosztował też jakieś około 5 funtów i widziałam właśnie o nim recenzję na YouTubie, że jest fajny, super kryjący. Chodź. O,
w ogóle super sprawa. Więc zamówiłam sobie ten krem BB, no po prostu z ciekawości. Niestety nie mam go tutaj, bo już poszedł do mamy. Znaczy jak mama tutaj była, to dostała ode mnie. No po prostu czysta tragedia, ja go nawet nie nałożyłam na twarz. Ja widziałam, jak on wygląda u mamy, bo mama była pierwsza, która to nałożyła i potem jak zobaczyłam, jak on wygląda na jej skórze, to już go nie chciałam. Niech to, że... Mamo, sorry, no. Nie, ale powiem Wam tak, że to po prostu było jak jakieś maska z wapna. Było tak białe, że tak bieli skórę, tak brzydko wygląda na porach. Jest uroczy, naprawdę uroczo wygląda i na tym to się kończy. Ponieważ... nie wiem jak z utrzymywaniem się, ale nawet jakby miało się długo utrzymywać, to ja dziękuję bardzo, bo wygląda po prostu na buzi, jakbyśmy sobie nałożyły mąkę ziemniaczaną z kremem jakimś. Po prostu wygląda paskudnie. Także ja absolutnie tego nie polecam. To jest taki krem BB. I Wam powiem, coś jeszcze zamówiłam, ale też oddałam mamie. Chyba jakiś ciuszek. Tak, słuchajcie, zamówiłam taki jeansowy płaszcz, taki oversize'owy jeansowy płaszcz z takimi naszywkami, jak teraz są modne. Płaszcz też nie był drogi. No i wziąłem sobie rozmiar XL, dlatego że wiadomo, że te wszystkie chińskie rzeczy są po prostu mniejsze. Dlatego nauczona już doświadczeniem zamawiania z chińskich stron, zawsze sobie biorę rozmiar większy, albo dużo większy, tym bardziej, że to był oversize. I no niestety płaszcz był olbrzymi, dużo za duży. Także no niestety moje zakupy z AliExpress nie przyniosły żadnych korzyści. Ja już nie będę zamawiała z tej strony, bo po pierwsze tak, czekam tak długo, że jak coś przychodzi do mnie, to ja w ogóle jestem w szoku, że to zamawiałam, bo już o tym nie pamiętam. Proszę, masz pędzelek. Ach, mniejszy wolisz? Mistrzu. No, także po pierwsze, okres oczekiwania jest dosyć długi, bo to jest od 2 do 3 tygodni, jak dobrze pójdzie. Na to czekałam bardzo długo. Dwa, przychodzą rzeczy. No, mi się nie trafiło nic takiego, co by zawładnęło moim sercem i że byłabym zadowolona. To jest fajne, ale myślę, że za podobną cenę mogę to tutaj też kupić. A właściwie nawet poszukam, w jakiej cenie są w UK takie silikonki, bo bardzo chętnie bym porównała taki właśnie z AliExpress, z takim tutejszym. Także co? A, jeszcze Wam powiem a propos tej maseczki, którą robiłam wczoraj, jak ją ściągnęłam, buzia była super nawilżona, piękna, po prostu piękna, także maseczka jest super, tylko trzeba popracować nad proporcjami, jak jej używać. Dobra, słuchaj. Kochanie, my się zbieramy, bo jest... Nie, jedz pędzla, mamie, poniszczysz pędzelki. Pędzelki poniszczysz. No, pędzelki. Fajne to? Zobacz, jakie fajne. Zobacz, miziu, miziu. Miziu, miziu. Fajne, miziu. Fajne. Także, słuchajcie, no, to by było na temat AliExpress. Moje zdanie na temat AliExpress jest takie, jeżeli Wam się zdarzyły jakieś cudeńka, dajcie mi znać w komentarzu, ale ja już chyba sobie daruję. Nawet na pewno sobie daruję, bo po pierwsze mnie wkurza to czekanie, po drugie mnie wkurza to, że przychodzi taki badziew. Teraz my się zwijamy, muszę lecieć do Azdy. Muszę oddać, kupiłam taką tablicę, na której się pisze patyczkiem dla mojego chrześniaka. Mama miała zabrać do Polski. Ale okazało się, że on już taką ma, więc muszę iść ją oddać. Tak? I kupić dzieciakom czapki. Słuchajcie, byśmy w Ikei, to Kajciu zgubił czapkę, gdy się po prostu wziął. Ups. Widzicie, jakie mam włosy, masakra. Wziął i wyrzucił. Robert, to samo gdzieś. Kurczę, co się dzieje? Zobaczcie, ja mam taki rodzaj włosa, to po prostu jest masakra. Jak postawisz, tak będzie stało. No, tylko że jak. Nie chcesz, żeby stało. Znaczy nie stało. Dobra, nieważne. W każdym bądź razie muszę jeszcze właśnie oddam tą tablicę i kupię dzieciakom czapki. Na obiad rozmnażam. Nie, nie rozmnażam. Nie, nie.
Na obiad rozmrażam udka kurczacze, mamy takie udka bez skóry już i bez kości. Jak widzicie na załączonym obrazku, ja się kompletnie nie nadaję do rozmawiania o poważnych życiowych sprawach, jakimi jest vlogowanie i sprzedawanie Wam informacji, ponieważ mój mózg kompletnie nie funkcjonuje. Mój mózg jest kompletnie zatruty przez wszelkiego rodzaju środki przeciwbólowe i przeciwgrypowo-przeziębieniowe. Pok, 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 pok. Oko. 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 Oko? Gdzie jest oko? Gdzie oko? Gdzie jest oko? Tu jest oko? Ale nie gryź. Nie psuj mamie. Nie psuj mamie. Ci będzie mama będzie maziać. No. I co? I to by było na tyle, moi kochani. Dziękuję Wam, że jesteście z nami. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie dziękujemy, że byliście kolejny raz z nami. Oczywiście nie zapomnijcie o łapce w górę, bo to zawsze jest jakaś aktywność na moim kanale. I co? Ja Was bardzo, bardzo cieplutko pozdrawiam. Życzę Wam przede wszystkim zdrówka, bo widzę, że coraz więcej z Was jest chorych. I żegnam się z Wami i do zobaczenia w następnym vlogu. Mam nadzieję, że już będzie troszeczkę lepiej zarówno tutaj, jak i tutaj i wszędzie. Trzymajcie się cieplutko. Pozdrawiam Was serdecznie. Pa!